Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021. Słuchajcie, odcinek 18. Jesteśmy w Brazylii, tutaj w karierze dwuosobowej w kooperacji z kierowcą Chałubica, który ze mną na kanale. Witam, dzień dobry. Dzisiaj ścigamy się w Brazylii na torze Interlagos. Tak jest. Oby Brazylia nie była deszczowa. Też mam taką nadzieję. No nie no, tam początek wyścigu to sobie może być w sumie. Jaką chcesz tu strategią jechać? Softy medy. Softy medy czy medy softy? Softy medy jedziesz? No w zależności na której będę pozycji. Ja jadę na medach, chwalę. Pamiętaj o paliwie. Standardowo. O kurde, ale medy tu generalnie są mega dobrze żywotne. 41 lapów. Softy 34. Bo tutaj generalnie w Brazylii da się zrobić softy nawet. Wiesz o tym? Gdyby nie było tego. Dobra, ja jestem gotowy. Ja też. Powodzonka. Powodzenia. O kurde, ale słabo pojechałem. Unieważniłem. Muszę zaraz te części na nowe wymienię. 1, 6 i 7 zrobiłem na medach. A jak u ciebie? Nie wiem. Jeden, sześć i 7 na medach dałoby mi... Kurde, byłbym około 11-12.
Co to ty masz piątkę? Za silnik. Ja będę musiał jeszcze dużo wymienić, bo będę startował na medach z ostatniej pozycji. Dam, dara, dam, dam, dam! Boże, ten co tam, 1, 5, 4. Znowu pod górkę. Jak w USA. Git poszło? Unieważniłem chyba wtedy? Nie no. I cofnęło mi jeszcze punkty. A idź pan, wszystko, skrzynia pójdzie nowa, wszyściutko. No bo co, no opłaca mi się chyba wymieniać, jak i tak jest. Nie no, też tak uważam. No, ja już musiałem, bo bym akurat w Brazylii silnik to jest dosyć istotna sprawa. A coś jeszcze będziesz musiał wymieniać w tym sezonie, czy już nie? Nie wiem, chyba nie. Dobrze, czekaj, wszystko, o kurde, w silniku, a nie, mogę jeszcze domówić w silniku, ostrzeżenie przed karą. Ja będę miał 7 części w turbosprężarce i silniku spalinowym. a skrzynię biegów? Nie, nie wziąłem skrzyni biegów. Dobra, ja już mogę. Może, no, jestem gotów. Kurde, znowu zapomniałem nagrać. Dobra, włączyłem już nagrywanie. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7 mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if of course the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about Bird. The last few races have been a bit rough for them, unable to get a clean run. That's got to have some effect on their confidence, surely. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers are able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Yesterday's exciting qualifying session. Valtteri Bottas lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Perez, Ricciardo, Sebastian Vettel and Stroll, Bird, Gasly, Norris. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Kimi Raikkonen. Verstappen, they've taken a grid penalty. Giovinazzi, Mick Schumacher and Russell. Fernando Alonso, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. The engineer, Esteban Ocon and Nicholas Latifi. U mnie się zbugowałem i pokazuje, że startuje z 16 pozycji. Nie, nie zbugowało się, po prostu jest dużo tych. Dużo kierowców dostało przesunięcia. No i właśnie ty na tym jeszcze zyskałeś. No dokładnie, bo jadę siódmy. Medysofty chyba pojadę. Jak... Co o tym sądzisz? Co o tym sądzisz, Darkoven? Jak? Medysofty? Tak. No, można spróbować. No ty jedziesz softy hardy pewnie, nie? Albo softy medy. Dobrze mówię? Zastanowię się. Dobra, to ja tutaj poczekam. Na razie wybieram ten softy, medy, softy. Jak czytał, kto jest na jakiej pozycji, to mówił mnie na 16 pozycji, nie? No. Niby jestem na 16 pozycji, Tsunoda był na 19, ja startuję za Tsunodą, a wszędzie mi pokazuje, że jestem 16. Okej. Tak naprawdę jestem ostatni. Dobra, gotowi? Tak. Zaraz zobaczę. Aha! Ja startuję! Ja niby jestem 16, ale ja startuję z ostatniej pozycji. I jestem jeszcze w Tsunodzie. W tym Japońcu. Ja pierdziule, no nie. A czemu tak? No nie wiem, no pewnie obydwie dostaliśmy kary przesunięcia.
I wiesz. No ale zbagowałem się z nim, jesteśmy razem na niby 16 pozycji jestem, ale... Słuchaj, pokazują, że jestem 16 na wszystkim, na etap klasyfikacji. Ale fizycznie startuję z 20 pozycji. Także no. Kurde ten. I tak jakby aktualnie w wyścigu nie ma P16. Jest P15 i potem jest P17. Mhm. Coś takiego jest teraz, czaisz? Ty widzisz, Jezu! Ty widzisz tak, Ricarda? Co? Ty widzisz Ricarda? Nie wiem, nie widzę. A co? Aha. On jest bliżej ciebie niż bliżej mnie. Przez jakiś czas nie grozi nam deszcz. Czysto na radarze. Pogoda... On jest z przodu. Na czwartym chyba jest. Tak, on był przy tobie. No, no, no. A co? O co tobie chodzi? Nic, lipa. No nic, muszę być, wiesz, wyżej od niego. A co, on dobry jest w tej grze? Dobrze walczy? Nie, tylko ten, zdziwiłem się, że jest z przodu bardzo. No właśnie... To aż czwartego startuje. Słabe. Ej, czekaj, gdzie ja się ustawiam? Ty, ja się chyba ustawiam na 16 pozycji. Czy nie, to jest 20. Tak, no na 20 się ustawiam z Tsunodą. W Tsunodzie startuje. Słyszałeś kiedyś coś takiego, nie. Żeby startować w kimś? Nie słyszałem. No właśnie. Powodzenia. Powodzonka. I Tsunoda lepiej wystartowałem od niego. A jednak gorzej. Jestem 20. Mam pierwsze ostrzeżenie. Bo musiałem ściąć, żeby nie walnąć tutaj niestety. Jestem 18, przed Mazespinem. To jest chyba dobra informacja, nie? No. O Jezu! Proszę, powiedzcie mi, że on mnie nie uszkodził. Ale tu jest pociąg niebezpieczny w tej Brazylii. Bora... No nie mam skrzydła! Przez Mazepina nie mam skrzydła. Brać hardy, czy co brać? Hardy, wiesz. O Jezu! No, jestem z Tsunodą w bandzie. Może softy spróbować? Ta, wezmę chyba softy, żeby teraz to odrobić. Tak, softy mi proponuje. Co o tym sądzisz? No to wiesz, jak dojedziesz, tak to. Straszne bugi są. No TF1 jest mega zbugowany. Znaczy nie, ten laguje się Brazylia w dwóch miejscach. W jakich? Mam nadzieję, że dojadę dzięki temu. Znaczy, że w ogóle dojadę. Ja jestem mega w tył. Na T1 i na T3. A co tam się dzieje? Boty? Nie, no blokuje się, wiesz, gra na chwilę. U ciebie tylko. Zobacz, gdzie wy jesteście. Ja w tym momencie dopiero wyjeżdżam z boksu. Jeszcze jestem w tej takiej drodze wyjazdowej. Jeszcze dwa pit stopy w tym wyścigu. Same softy. Pół minuty straty do Latifiego. Ale tam na razie będzie mi wszystko sprzyjało. Prawdopodobnie. Kurde, przez Norisa mam ostrzeżenie pierwsze. Prawie poleciałem. Co Verstappen robi tak daleko? Który? Aha, bo on dostał, on był 11, bo on dostał też tego kary. Kurde,
kiedy to już DRS jest. Walczę o fastest lapa. Ładne chyba, nie? Nie wiem, nie, ja się skupiam, bo jadę za Gaslim bardzo blisko. 1, 7 i 9. No ładnie, ładnie. No poniżej 12 tysięcznych gorzej bym pojechał, bym miał 1,8. Już tracę 29 sekund do Latifiego, 6 sekund w 2 okrążenia. No niestety nie mam 9 biegu, szkoda. Czego nie masz? 9 biegu. Jaki 9? O co chodzi? No próbowałem wbić 9 bieg, bo mi już brakowało. To w Meksyku bardziej by mogło zabraknąć. Która pozycja? 7. 7? Okej. Na starcie straciłem, bo Gasly strasznie wystrzelił. Nie wiem, jak to się stało. Jakby jego sesja się szybciej zaczytała. Tak to wyglądało. A raczej nasza wolniej. Może. 9 sekund, 3 okrążenia do Latwiego. Chyba gitnie. No. Tak 8,5 dokładniej mówiąc gdzieś. Muszę się ratować. Straciłem 30, bo lekko wypadłem poza tor. Chociaż nie, 1/10 straciłem. Wiem, że więcej stracę. Siedem sekund do ciebie tracę. Dobra, ale ja mam 2 pit stopy, nie? 1,9 robisz. Poprzednie okrążenie 1,9 w sensie. Ocon jest za Latifim. Tutaj się dobrze Airs oszczędza, ale strasznie szybko zużywa, co nie? Tak. Ale to, co się dzieje w Stanach, no bardzo miło mnie zaskoczyło. Mnie też. Świetnie tam się Airs używało. Airsu to można było rozporządzić tak, że przez cały wyścig to by poniżej 40 nie spadł. A ciągle go wykorzystywałeś, nie? No. Dwadzieścia sekund do takiej mini tej grupki.
Tsunoda do nich dojechał, no to już 18 sekund. Wyścig jest dynamiczny, tutaj się dużo dzieje, nie? Mhm. Vettel wyprzedził Pereza. Ciekawe. Dostałem drugie ostrzeżenie przez mój bardzo głupi błąd, bo się zapatrzałem. I ociupinkę wyjechałem z toru na prostej. Siedemnaście sekund tracę. Jakiś safety car. Nie, błagam. A ty, ja w jakiej jesteś sytuacji, że się tobie w ogóle nie opłaca? No troszkę tak ten tył, wiesz, odstaje chyba. Ten tył... Dziesiątki. A nie, trochę wiem, tam jest rozrzedzone. Ty jesteś wysoko, ty jesteś gdzieś piąty już, nie? Tak. Dobrze strzeliłem, że piąty? Dobrze strzeliłeś. O. Mam o ciupinkę lepsze tempo. Nie wiem, ja tu się boję, bo mi strasznie ten laguje, nie wiem czemu. Przez to, że się ładuje plik, nie mam pojęcia. 14 sekund do masy spina. Kurczę, daleko. Oh my god. Przepraszam, Vettel. Ja mam 20%. Boże, co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Masakra! Wcisnąłem się na żyletkę. Czyli mnie zrobiłeś? No, powiem ci, że chyba tak. Jakie uczucie? To było zbyt duże ryzyko, powiem w ten sposób. Miałem kolizję z tym, z Vettelem, ale nic mi się nie stało. Ja tam nie odpuszczam nigdy. Jestem hardkorem, spróbuję przejechać do 20 okrążenia na softach. Po 9 mam 30% niecałe. Więc no może i jestem hardkorem, ale to mi się może opłacić jak przejadę tak, nie? Jak ewentualnie już wiem, że nie dam rady, to będę. Dobra, Ricardo to chyba bez problemu. Co, on znowu ma problemy jakieś? Nie wiem. Boże, do Bottasa 5 sekund. No to jest jednak Mercedes, to jest najlepszy bolid w stawce, to nie mamy nawet podjazdu jeszcze do nich. Jeszcze. 9 sekund do Mazepina było. Nie no, powiem ci, że jakbyśmy takie rozwijali, wiesz, od samego początku na ostro, to chyba byśmy naprawdę... Bylibyśmy blisko, ale nie aż tak. 12 sekund do Latifiego tracę. I zrobiłem 1.91 czas. Powiedz mi, jaki czas będziesz miał, jak skończysz tego, to okrążenie, dobra? Mhm. Dzięki. No, ono jest słabe. Bo ja tu cisnę, ile softy dają. Plus minus. Straciłem do Bottasa. To powiedz, zobacz, ile masz czas. Już. 1.93. A, czyli w miarę podobnie. Sześć sekund do Mazepina. Merc do mnie traci, czaisz?
Czy myślisz, że Merz był już w boksie? Czy nie był? Nie wiem. Ja mam przed sobą Bottasa i Hamiltona. To jakim ty Mercu mówisz? No o nich. Myślisz, że byli w boksie? Nie, nie mogli być. To mi się podoba. Ja wyjechałem no, przed coś Schumacherem. Mi te opony zaczynają chyba odmawiać posłuszeństwa. Ja mam 30% i mi się jedzie bardzo przyjemnie. All the time you have the nie, no ja the mam space. Poniżej 40 jeszcze. Już widzę Mazepina. Powinien być w paru w ciągu tak do 15 krążenia mój, jeśli nie zjedzie, a prawdopodobnie myślę, że teraz może zjechać, bo Mick już zjechał. No, o, nie jest w boksie, ciekawe. Schumacher jest 3 sekundy za mną. Schumacher był chyba wysoko, mam karę. Jak debil. Najgorsze jest to, że na tarce zawisnąłem dosłownie. Na chwilę. Musiałem z niej zjechać. No to mi się, jak mówisz, że stan opon w porządku. O, dojechałem już do Mazepina. Wiesz co, ja bym tu na twoim miejscu pocisnął, żeby zrobić softy medy. Właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać, tym bardziej, że zbliżam tak się do Bottasa. W tej lidze zresztą jeździło. W tamtej nie, no tak w tym, w DS3 też jeździliśmy, tak? No właśnie, ja teraz mam prawdopodobnie wyprzedzanie Mazepina. Prawie się rozwaliłem, bo miałem włączony ERS, włączony DRS, a on mi zajechał drogę jeszcze. Jak jechałem no, trzeba ze 350. Uważać. Jechałem ze 350 na godzinę, prawie. Ja robię softy, tak jakby nie licząc tych medów na początku. Dobra, no ja spróbuję przyciągnąć, tylko żeby nie przesadził. W drugą stronę z kolei. Musisz po prostu, wiesz, zjechać za Mercami od razu. Jak zjedzie pierwszy Merc albo Bottas, po prostu to wiesz. Musisz, jeżeli oczywiście chcesz zrobić tą ich strategię, nie? Bo jeśli chcesz zrobić softy medy, no to trzymaj. Bo oni jeszcze będą musieli zjechać. A to co, myślisz, że oni na softy teraz zjadą? Tak, oni będą jechali. Oni albo teraz medy i soft. Oni będą tak, oni byli na softach, a oni teraz wezmą softy medy albo medy softy. Bo przecież muszą zmienić opony. A strategia normalna mi pokazywała, żeby wziąć... Ale to mi się wydaje, że oni będą softy medy robić po prostu. Jeśli wezmą teraz medy, to musisz się poważnie zastanowić. Jeśli Merz weźmie softy, to zostajesz. To tak tobie powiem. Kurde, jestem już przy Tsunodzie i Okonie i tracę. Bo Okon w ogóle nie ma tempa i ma problem z Alfą Tauri. Jest overtake, o walczy. Dobra, już po nim. Dobra, ja zjeżdżam chyba na te medy, bo skoro zrobiłem 16 kółek na softach, to zrobię 20 na medach bez problemu. Ja mam o tyle ciężej, że ja muszę robić softy, żeby mieć jakieś, wiesz, szanse jeszcze. No, ale tempo będziesz miał dobre. No będę miał. No ja mam 40, niecałe 50% najwięcej, a najmniej 37. I dalej jestem szybszy od Tsunody, w sumie, który też nie zjeżdżał.
Aczkolwiek... Ale to już jest taki mały szczegół. Nie, tylko Bottas tak coś niemrawo. Nie! Nie mam lotki. Muszę jechać medy. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Bym się rozwalił o ten. Muszę zjechać na wykorzystane medy, te z początku wyścigu. Dobra. Mam nadzieję, że się nie rozwaliłem. Hamilton medy. Biło z moich medów, softów medów. Niestety. No to dupa. Co zrobiłeś? Nie wiem, co ja zrobiłem. Spojrzałem się, wiesz, czy mam dobre opony i uderzałem w bandę, wjeżdżając do pitu. I wymieniasz skrzydło. Tak, i niestety stracę przez to bardzo dużo. A przyblokujesz mnie, bo ja już zjeżdżam do boksu? Nie, ja już wyjeżdżam. Też niestety muszę, no zapatrzałem się na tarkę, na tarce za długo byłem i straciłem lotkę niestety. No, Ricardo na hardach jedzie, proszę. Mam nadzieję, że wyjadę chociaż przy tym Mazepinie, bo już na pewno za Latifim. Przed Mazepinem. Ta, ben, oj, musi być. Chociaż nie, będę walczył z Mazepinem. O kurde, ale zagłużyłem. Jezus, no, Giovinazzi. Jak nie potrafisz jeździć, to na trawę. Nie no, wyprzedzam go tutaj, bo normalnie nie wytrzymam. Ale mnie spowolnił, no. Ty jesteś na hardach, debilu, puść mnie. Walczymy? Raz. No, już ciebie nie ma, lamusie. Ja jadę po punkty. Mam nadzieję. Nie no, Perez, Vettel, wszyscy. Niestety. Czyli taka niefajna grupka typowa. Znaczy nie, no przez ten, wiesz, błąd przeskoczyli mnie, a szkoda, bo bym na pewno wyjechał przed Bottasem. Ja będę walczył, żeby wyjechać przed Oconem. Bo on strasznie zamuglał, więc... Dobra, jestem przed Oconem. Pomimo tego, że prawie wyspinowałem. Softy? Medy. Ładnie. Ja nie mam nawet jak cisnąć, niestety. Czy nawet tego nie... Albo podejmę się w sumie. A co się będę? Nie cisnąc w sumie pojechałem. Mega. Teraz chciał zrobić. Nieładnie, ja tak. Zrobię fasty slapa na okrążenia, które musiałem wyprzedzić Williamsa. To XD. Trzy tysięczne gorzej, nie ma szans. Latifi mi wszystko zepsuł.
dziesiąte. Chyba poprawię. Oj tak. Ładnie pojechałem chyba, nie? 7,5 medy. Jak oceniasz? Aha. No nie mów, że jestem uszkodzony. Ja tam nie czuję. Jest niby uszkodzony? Nie wiem. Ale chcę mi strategię zmienić. Co tam się stało? Ricardo wypadł. Proszę powiedzcie, że safety car. Aj. 340 na godzinę. Chodź tu, Japońcu. Odwdzięczę się za Meksyk. O, bez problemu. Dziękuję. 6 sekund za Alfą złomęło jakąś. Giovinazzi. Nie chcę nowej strategii. Dobrze mi się jedzie. Super, naprawdę. Zbugowało mi się akurat, jak zbliżałem się do Bottasa. Mercedes Masterplan. 100% legit. Jestem już blisko Russella. Bez DRS-u bym go nawet wyprzedził. Oj, niebezpiecznie. Nie, no dobra, wyczekam go. Jeszcze coś odwalę. Vettel na softach jeszcze musi raczej zjechać, nie? No. Schumacher też jest na softach, czyli mogę być jeszcze w punktach w tym wyścigu. O, jakieś wyzwanie ukończone, improwizacja. Schumacher box, tak jest. Jakieś 4,2 w... Ty jesteś drugi? Mhm. O kurde. Do Hamiltona już nie masz szans raczej, nie? Mam 15,3. Strasznie dużo ten Bottas mnie zblokował. 2 sekundy straciłem na tym blokowaniu jego. No właśnie, ja się dziwię, co ja tak odzyskałem. Bo było przed chwilą 34, teraz było 31,8. Dobra, przed co mam Alfa Romeo? Giovinazzi, Kimi. No i się skubaniec do mnie przykleił. Patrz, jakie to inteligentne. Przykleił się do mnie, rozumiesz, na DRS-ie i obydwoje zyskujemy do tego Hamiltona jednak. Widzisz, bo on ciebie tak specjalnie puścił, żebyście zyskiwali. To jest chyba mądre stworzenie, nie?
mądre te stworzenia, nie? Cyfrowe. Właśnie oni powinni tak zrobić, żeby te boty tak często robiły. Jakby chociażby tak raz na jakiś czas robiły, no wiesz jak to jest, nie? No. Dobra, Dziewinacy pójdzie teraz na DRS-ie. Jeśli nic głupiego nie zrobię tutaj w tym zakręcie. Blisko, blisko, blisko. Dobra, będzie, będzie, będzie. P13. Się zastanawiam, czy nie lepsza strategia taka faktycznie na medach, bo nie jest duża różnica. Zjechać trochę wcześniej i co? Chcesz zjechać? Ty chcesz serio zjechać? Nie, mówię, że jakby ten, bo tu naprawdę opony nieźle wytrzymują. Mówiłem, że tutaj idzie przejechać softy, jeśli wiesz. Teraz dopadnę. Nie dopadnę teraz Kimiego. Na następnym DRS-ie, jak już dopiero. A nie, jest DRS. Ale go nie dopadnę. Oj, nie ma szans. Jeszcze. Co Mazepin zrobił Bottasowi? Co zrobił? Ale go zblokował. Ale jak? Zjechał mu pewnie drogę. Co nie? Znaczy ja go zdążyłem wyprzedzić. Kurczę, mam drugie unieważnienie. Niech to szlak. Ostrzeżenie. Znaczy ostrzeżenie. Ale ogólne, czy już masz karę? Nie, drugie. No, to jeszcze nie masz kary. To no, ale to wiesz, niedużo brakuje do tej kary. Mi brakuje jednego ostrzeżenia, żeby mieć 6 sekund. Bądźmy dobrej myśli, że nie będę miał. Kimi już do mnie traci 2 sekundy. Po niecałym okrążeniu. Po dwóch sektorach w sumie. Ty tego swojego fastyslapa robiłeś z DRS-em, czy może nie? Czy nie bez. A, okej. Okay. Nie, nie miałem DRS-u. Ale bym poleciał. Ładnie jedziesz. Miejmy nadzieję, że Sebastian jeszcze będzie musiał zjechać. Tracę 8 sekund do punktów. W sumie no to tracę 11. Prawie 12. Skara. Kurde, ale Alonso jedzie jeszcze tam za kimś. Widzę. Jest git. Że ja walczę z takimi lagami. No i nie wiem, co się stało. Zablokowało mi urządzenie. Jak to się stało? No, zablokowało mi kierownicę, w ogóle nic nie ten. Odcięło mi, wiesz, sprzęt cały na chwilę. Ja pierdzielę. No to sadgę. Nieźle. To może być decydujące, wiesz. Do dogonienia tej Alfy Tauri. No, przykro mi. Tu? Miałem najpierw laga,
Później zacząłem wchodzić w zakręt i nagle, wiesz, kierownica straciła tak jakby połączenie z tą gierką. Kurde. Mam nadzieję, że Seba mi się chociaż jeszcze uda. Szkoda. Mam 6 sekund. To już mam po wyścigu. Będę 11. Prawdopodobnie. A Ricardo jest na hardach. Podoba mi się to. Tam jest dobrze. Tężne Ferrari, co nie? Co to było? A nie wiem, poszliśmy w tym samym zakręcie, obydwoje. Na 6 okrążeń przed metą. Nie no, masakra. Dobrze wyszło jak zawsze. O Jezu, jeszcze Alfa Tauri nam ucieknie. No, ucieknie. 17 punktów. Ojejku. Z takimi fastest lapami. Że nam szło, wyszło jak zawsze. No nie najlepiej, no co mam ci powiedzieć, koleżanko? Koleżanko? O, a ja właśnie się dostałem do DS3 w pierwszego splitu. A co teraz będzie jechane w Realu? Belgia czy co teraz? Belgia, nie? Mhm. A potem chyba Zandvoort. Czy nie? Jak tam wiesz może, czy nie? Nie wiem, muszę zobaczyć. Okej. Okay. Ojejku, jak szkoda, no. Czemu ten wyścig nie może mieć 29? Tak było blisko. Tak było blisko! Tak blisko. Tak blisko jak ja. No dobrze, ale już przynajmniej ten Hamilton nie jest taki straszny. O kurde, zobacz, jakie rzeczy nam mogą teraz poprzechodzić. Dobra, robię stopa.